Witajcie, Rafał z tej strony. Jak pamiętacie, jeszcze niedawno robiliśmy tutaj na kanale film, gdzie rozbierałem GoPro Hero 7 White. To był mój królik doświadczalny. A tutaj już widzicie rozebraną szóstkę. Szóstka zdecydowanie jest lepsza, ale waży dość sporo, szczególnie przy zastosowaniu z małymi kładami FPV. Dlatego powszechną praktyką, jaką się stosuje, jest rozbieranie właśnie szóstki, a mianowicie stanowi to projekt Naked GoPro. To, czym się charakteryzuje ta moja wersja Naked GoPro, bo ich jest naprawdę dużo, każdy ma swoją wersję, to jest to, że ma ekran. Mamy też do dyspozycji gniazdo USB typu C, dzięki czemu możemy i komunikować się z komputerem, i też zasilać z portu tutaj balancera poprzez tą przejściówkę i od razu ze stabilizatorem napięcia back. I to, co mamy jeszcze dodatkowo, to jest dostęp do klawiszy, dzięki temu możemy na przykład zacząć nagrywać. Są też światła, lampki kontrolne, także widać, czy to działa, czy nie. Teraz widzimy, lampka działa, czyli się nagrywa. I wyświetlacz nam potwierdza ten status. Pod tym względem jest to fajny projekt i bardzo go lubię. Z takim sprzętem możecie wejść właściwie wszędzie, jeżeli jeszcze dobierzemy odpowiedni kład, bo to może być na przykład QAV 2,5 cala, albo to może być Beta FPV, podobne kłady jak do Proteka. Dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę wejść w wiele fajnych tematów typu nieruchomości, czy tematy bliżej ludzi, obiektówka i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy w takim razie do sedna sprawy, czyli rozbieramy GoPro i zrobimy z kamery, która jest cała, kamerę, która waży około 35-36 gram. Tutaj oczywiście jest jeszcze więcej takich opcji, o których pewnie nie będę opowiadał. Między innymi można założyć filtry ND, ale można też zastosować filterki z Mavica Zoom. Dzięki temu są dużo lżejsze. Obiektyw nie jest narażony na uszkodzenia. Od czego zaczniemy? To jest wersja oprogramowania. Włączamy GoPro, przechodzimy do preferencji, About GoPro i tutaj jest wersja podana 2.1. Powinniśmy mieć wersję 1.6, dlatego że ta wersja najlepiej zapisuje dane z Giro, a później można te dane wykorzystać do stabilizacji w postprodukcji w Real Steady. Następnie na kartę pamięci microSD trzeba pobrać folder z update'em. Możemy już przegrać na czystą kartę microSD. Zobaczmy, czy to zadziała nam. Czy w tym momencie... Tak, zaczyna się już proces update'u, czyli aktualizacji. OK. I jest tutaj checkmark, to znaczy, że aktualizacja została zainstalowana. Właściwości About GoPro 1.6. To jest dokładnie ta wersja, którą chcieliśmy osiągnąć. Dobrym sposobem, żeby rozgrzać ją przed zdjęciem tej przedniej części obudowy, jest nagrywanie w 4K w 50 klatkach na sekundę, czy też 60, nie ma to znaczenia. Tak, z 20 minut, wtedy się też mocno rozgrzeje. Ja jeszcze rozgrzewam teraz drukarkę 3D, ułożę do 60 stopni i podtrzymam z 10 minut. Słuchajcie, w międzyczasie sprawdzimy jedną rzecz, a mianowicie, czy działa nam zasilanie poprzez USB. Zrobimy to w ten sposób, że tutaj jest nasz patent zasilający z pakietu LiPo. Kamera jest wyłączona, wyciągniemy akumulator. Otwieramy drzwiczki. Wkładam złącze USB i spróbujmy ją uruchomić. Uruchomiła się bez problemu. Siódemka niestety White, którą rozbierałem, nie miała takiej opcji. Tam jest wbudowany akumulator. A tutaj bez problemu to zrobiliśmy. Teraz w międzyczasie zdejmiemy pokrywę obiektywu i w zależności od tego, czy to jest nowe GoPro, czy już używane, czy ściągaliście wcześniej, ono idzie łatwiej lub trudniej, ale idea jest taka, że ciągniemy do siebie i przekręcamy lekko tą stronę. Mnie tu wychodzi bardzo gładko. I to, co zrobimy następnie, to jest zabezpieczenie obiektywu samego przed porysowaniem. Na razie sobie zostawimy tak, żeby ją podgrzać na łożu drukarki. Tutaj mamy przednią część obudowy z Hero White i tutaj widzimy, że najłatwiejszy dostęp, żeby ściągnąć tę część obudowy, to jest to. Ja już ją rozbierałem wcześniej, więc mam trochę wprawy. Drugie miejsce to jest też tutaj. To jest akurat slot tego mikrofonu, czyli bezpośrednio pod obiektywem z prawej strony. W szóstce musimy zwrócić uwagę na to, że mamy wyświetlacz, a pod wyświetlaczem jest w tym miejscu taśma wyświetlacza. Nie wiem, czy jestem w stanie ją tak zdjąć, żeby jej nie uszkodzić. Tu niezawodnym narzędziem do tego typu operacji było wcześniej śmigło.
tym miejscu są zatrzaski w rogu. Przynajmniej pierwszy puścił. Teraz powinno być już dużo łatwiej. Już widzę, że idzie dużo, dużo, dużo łatwiej. Tak, puściły kolejne zatrzaski. Jest coraz lepiej. Praktycznie w tej chwili można już gołymi rękami usunąć większość rzeczy. Tutaj trzeba uważać na ten wyświetlacz. Tego muszę przytrzymać, żeby on nam tutaj nie zniszczył się. Dobra. Pozostaje ta ostatnia część. Poszło. Mamy kamerę praktycznie w tym momencie już uwolnioną. Jest rozgrzana mocno. Hero jest w tej chwili w wersji już bezprzedniej obudowy. Teraz mamy odkręcić 6 wkrętów, jak pamiętacie. Proste zadanie. Torx trójka. I możemy wyciągnąć całą kamerę już z obudowy. Chyba dobrym sposobem na tym etapie jest po prostu chwycenie za obudowę obiektywu i delikatne obruszanie. I tu trzeba pamiętać o tym, żeby wypchnąć USB-C i HDMI. Tutaj mamy. Nie jest to takie trudne. Powolutku. Delikatnie wypychamy. Ok. Teraz mamy tutaj dostęp do listek do zasilania. Słuchajcie, co ciekawe, tutaj nie ma tej metalowej listwy ochronnej, która była wcześniej. Gotowe. Oto, proszę Państwa, mamy w całej okazałości Hero 6 Black, pozbawione ekranu obudowy, pozbawione klawiszy na tę chwilę. Została nam płyta główna, ale mamy też gniazdo. Mamy gniazdo karty pamięci, mamy wyświetlacz. Za chwilę zasilę to z USB-C i zobaczymy, czy to nam zadziałało według intencji. Jak pamiętacie, ten zestaw jest dość prosty. Pakiet LiPo plus back mateka. To jest iFlight akurat w tym wydaniu. Dobra, nie mamy jeszcze klawiszy, prawda? Wypadałoby je dopiąć. Teraz zrobimy taki test, a mianowicie wypięte jest zasilanie, ale inne tematy są wpięte, czyli przyciski plus ekran. Działa. Teraz mamy przed sobą delikatne lutowanie. Temperatura 400 stopni. Pobielimy delikatnie. Wystarczy dotknięcie. Końcówka anteny Wi-Fi. Dobra, mamy to. Naszą antenę mam tak uformowaną, jak chciałem. Wystarczy, że dziubniemy delikatnie. Powinno złapać. To, co mamy zrobić w tej chwili, to wykręcić dwa wkręty. Powinienem za chwilę trafić. Pierwszy jest, wyszedł gładko. I drugi wyszedł gładko też. Mamy tutaj już dwa wkręty uwolnione. Tutaj parę minut trzeba ponegocjować i fajnie jest to rozgrzać. I sukcesywnie, tam jest klej. Dobra, jak jesteśmy już na takim etapie, że jest coraz luźniej, to, co trzeba zrobić, to przesunąć to wycięcie w to miejsce i wtedy będziemy w stanie wydobyć całą komorę akumulatora. Dobra, jest. Tak jak teraz, wychodzi. Tu było trochę negocjacji, bo to jest ciasno spasowana ta komora akumulatora, ale to jest też cenna część, bo tutaj widać, że mamy całe zasilanie na tym oparte. To jest trudne do pokazania, ale w następnej kolejności trzeba wyciągnąć tą płytkę,
To jest jeden element i tutaj jest jeden płaska taśma, która wchodzi nam w to gniazdo. Otwiera się to czarne na zewnątrz w lewo i najłatwiej mi było podważyć z tej strony w taki sposób i teraz wychodzi nam całość. To jest moduł GPS, bo to widać charakterystyczny, on wychodzi bardzo ładnie. To jest jeden z trudniejszych momentów. Tutaj jest taki metalowy uchwyt, który teoretycznie można by już wyciągnąć, czy osłona metalowa, ale tu pod spodem, podobnie jak w chwilą siódemcej, cieszę się, że ją rozbierałem, pod tą naklejką tu znajdziemy te cztery też tak zwane, jak to nazywam, grzybki. To są takie trzpienie, które nam trzymają to. Wcześniej dorobiłem lutownicą i to chyba będzie najlepszy pomysł, tylko trzeba zabezpieczyć tą taśmę przed stopieniem. I tak samo trzeba bardzo uważać tutaj. Czy będzie widać, no jeżeli nie będzie widać tu, to pokażę to z poprzedniego wydania. Delikatnie dotykam tego tworzywa i staram się też usunąć po kawałku, ale trzeba pamiętać, że to po milimetrze idzie. A druga rzecz jest taka, że bardzo łatwo dotknąć jest taśmy. Na tym etapie mamy taką sytuację, że już można delikatnie tutaj widać, w którym miejscu przebiega taśma, a w którym nie. Więc najlepiej chwycić tutaj pod spodem, pod taśmą, tak, i delikatnie pociągnąć, tak, na zewnątrz. I drugie pociągnięcie, bo tu już mam wygięte tą całą tą blaszkę, osłonę, to teraz powinniśmy się dostać bardzo blisko, tak, żeby nie uszkodzić jednocześnie taśmy. I tutaj podważyć z góry. Góra poszła. Teraz można zobaczyć, poszła całość. Idealnie. Przycisk górny, czyli to jest quick capture i wykonywanie ujęć. I mode, a także włącz, wyłącz. To są te dwa przyciski. To już nam nie będzie potrzebne w tym momencie. Wszystko tutaj bardzo sukcesywnie i delikatnie trzeba odklejać tę taśmę przycisków od tej osłony. Tu jest klej, ja rozgrzałem to na łożu drukarki 3D 60 stopni i wtedy bardzo sukcesywnie podważałem śmigłem cały czas, bo to jest duża powierzchnia i ono nie jest ostre. I nam to poszło. Coś takiego można na Alim kupić też. Pewnie około 5 dyszek, może 8 dyszek. Ale trzeba czekać, 2-3 tygodnie, prawda? Podłączymy tylko taśmę do płyty głównej. Teraz, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, podpiąłem tę listwę naszą przycisków i podpiąłem zasilanie. Przytrzymajmy. Jak na razie niczego nie schrzaniłem. Spróbujmy zacząć nagrywanie. Jest karta pamięci w środku. Teraz pytanie tylko, czy tak będzie grało, jak będziemy zasilali to przez USB. Włączyłem, jest nagrywanie i to wszystko gra. I o to chodziło mniej więcej, żeby tak to grało. Dobrze, słuchajcie, wygląda na to, że wszystko działa, jest naprawdę ok. W tej chwili mamy status taki, że możemy zacząć nagrywać. Hero nagrywa. Waży 37 gramów mniej więcej, zasilane jest poprzez gniazdo balansera, czy przewód balansera tutaj. Mamy też matek, nie wiem czy z tego poziomu, czy to napięcie nam wystarczy do zasilenia też ekranu. Starczy, jak widzicie, jest to możliwe, żeby ekran wyświetlić i działa. Działa. Idealnie, parametry też można przestawić, co jest najważniejsze nagrywania. GoPro, start recording. GoPro, stop recording. GoPro, turn off. Teraz działamy bez wyświetlacza. GoPro, start recording. GoPro, stop recording. To wystarcza. Na tym etapie kamera działa, mamy gniazdo USB-C. Chciałbym tak to zostawić. Mamy też klawisze. Ja je tutaj lekko podgiąłem. To wygląda w ten sposób. I dzięki temu jesteśmy w stanie teraz klejem na gorąco je przytrzymać w jednym miejscu ładnie. W kolejnym wcieleniu można oczywiście pójść jeszcze dalej, bo ja mam płytkę z Beta FPV i mam też obudowę. Natomiast na tym etapie chciałbym zostawić przynajmniej tę funkcjonalność, żeby były klawisze i żeby było gniazdo USB-C.
Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i za obejrzenie tego materiału do końca. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście można tutaj zadać szereg pytań, bo temat jest dość obszerny. Ja starałem się tutaj w tym tutorialu, to jest jeden z chyba z pierwszych polskich tutoriali na temat GoPro Hero 6. Chciałem zawrzeć właśnie te podstawy, jeżeli chodzi o rozbieranie GoPro Hero 6. Ósemka jest trudniejsza, siódemka jest podobna, natomiast ósemka i dziewiątka są dość trudne do rozbierania. Jeżeli byście coś potrzebowali, to prośba o komentarz pod filmem. Służę pomocą ze swojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to prośba oczywiście o łapeczkę i wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!